Witam serdecznie na naszym następnym spotkaniu z panem Tomaszem Szecówką, który jest w naszej firmie odpowiedzialny za dział zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie. I drodzy Państwo, zachęcam tych wszystkich, którzy mają ryzyko kursowe w swoim przedsiębiorstwie, są importerami albo też eksporterami, chcą zneutralizować ryzyko kursowe, o kontakt z nami. Tam na dole w opisie jest numer telefonu, adres e-mail. Jak się skontaktujecie, zrobimy wszystko, żebyście mieli zneutralizowane te ryzyko kursowe i pan Tomasz się tym zajmie. Witam Cię, Tomku. Witam Cię również. Witam. Dzień dobry Państwu. I oczywiście zaczynamy od przeglądu tych wydarzeń, które się w tym tygodniu wydarzyły. Moim zdaniem najciekawsze, na co należy zwrócić uwagę, to te dane o inflacji z Wielkiej Brytanii. Inflacja przekroczyła poziom 10%. Te dane o inflacji z Niemiec także dzisiaj zaskoczyły i ewidentnie mamy ruch, zwłaszcza na papierach skarbowych na całym świecie. No i jakie są Twoje wnioski? Co te dane mogą nam powiedzieć i co na ten temat sądzisz? No tutaj jakiegoś dużego zaskoczenia dla mnie to nie ma. Jeśli chodzi o samą Wielką Brytanię, to jest specyfika też tego, że po prostu oni się zamknęli trochę na rynek europejski, tak, poprzez Brexit. No i te ceny importu powodują, że tam inflacja być może będzie wyższa niż w innych krajach europejskich. No ale ta presja będzie rosła wraz z nastaniem jesieni. To niestety jest nieuniknione. Zresztą to widać również po danych o inflacji bazowej z Polski, które też były publikowane w tym tygodniu, który mija, i one też były trochę wyższe od prognoz. Także ta presja inflacyjna będzie narastać, o tym rozmawialiśmy na ostatnich nagraniach i to się tu potwierdza. Okej, także według Ciebie inflacja cały czas będzie problemem i nie tworzy teraz ekstremum, tak jakby wynikało na przykład z danych o inflacji CPI dla Stanów Zjednoczonych, także dla Niemiec. No tak jak powiedzieliśmy na poprzednich nagraniach, mogłoby się tak wydawać, że jakieś ekstremum jest osiągnięte, natomiast ja tutaj jednak jestem ostrożny z tym, ponieważ zakładam jeszcze wzrosty właśnie cen energii jesienią i to może powodować jakby kolejną falę presji inflacyjnej, czyli ta inflacja tego ekstremum niestety nie osiągnie w tym okresie, tylko nieco później, pod koniec roku być może. Okej, super. Jako że dane mamy już zanalizowane te dla całego świata. Warto teraz skupić uwagę na tych polskich danych. No i z tych wszystkich, które w tym tygodniu poznaliśmy, które według Ciebie są najważniejsze i czy te dane, które poznaliśmy w piątek, czyli produkcja przemysłowa, wynagrodzenia, inflacja PPI, zatrudnienie, czy są dla Ciebie zaskoczeniem, jakie masz wnioski płynące z tych danych, jakie są Twoje przemyślenia, czy uważasz, że to jest pewnego rodzaju zaskoczenie? No i oczywiście dane o PKB, które dla części były takim zwiastunem, że polska gospodarka bardzo dynamicznie hamuje. No i jakie są Twoje przemyślenia? Co Ty na ten temat sądzisz z tych danych, które w ostatnim tygodniu poznaliśmy dla naszego kraju? Na co zwracasz największą uwagę? Ja standardowo zwracam uwagę bardziej na raporty inflacyjne i tutaj z tych danych, które wymieniłeś, to warto zwrócić uwagę na dalszy wzrost wynagrodzeń na naszym rynku pracy, więc ta presja płacowa nadal jednak rośnie. Pozostałe dane wskazują po prostu na spowolnienie, tudzież recesję. PKB kwartalne ujemne, ujemna dynamika produkcji przemysłowej, miesięczna mówię, o miesięcznej, więc no to wszystko wskazuje na to, że mamy raczej twarde lądowanie gospodarki i zresztą agencje ratingowe obniżyły nam ostatnio prognozy PKB na przyszły rok dosyć zdecydowanie, także widać, że będziemy mieli chyba ten sam problem, co zresztą większość gospodarek globalnie. Okej. A czy były w tym tygodniu jakieś inne wydarzenia, na które chciałbyś zwrócić uwagę, uczulić naszych widzów, żeby sprawdzali je w następnych okresach? Czy według Ciebie coś jeszcze specjalnego wydarzyło się, na co należy zwrócić uwagę? Znaczy tutaj warto też zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o publikację na przykład danych ze Stanów Zjednoczonych, to tam też wszystkie dane, właściwie większość danych, może nie wszystkie, ale większość danych też jest dosyć kiepska, wskazująca również na jakieś zbliżające się spowolnienie, recesję. Co ciekawe, najlepsze dane są z rynku pracy, a Fed bardzo dużo uwagi przykłada do rynku pracy. Jeśli na rynku pracy jest ok, no to oni są jeszcze w stanie podnieść nieco koszt pieniądza, jeszcze będą gotowi walczyć z tą inflacją, dopóki sytuacja w Stanach na rynku pracy się nie pogorszy jakoś zdecydowanie, to zapowiadają dalsze podwyżki. Zresztą w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu będą publikowane wskaźniki inflacyjne, w tym nadchodzącym tygodniu to będzie PCE Core ze Stanów Zjednoczonych i najprawdopodobniej one wskażą na dalszy wzrost presji inflacyjnej. Okej. Jako że jesteśmy już w tematyce przyszłości, to na co zwrócisz w przyszłym tygodniu szczególną uwagę, na co sugerujesz naszym widzom, żeby zwrócili na swoją uwagę? No i oczywiście w tym sierpniu to jest taki specyficzny miesiąc, gdzie nie ma decyzji banków centralnych, ale przyszły weekend mamy spotkanie w Jackson Hole. No i oczywiście tak. Na co będziesz zwracał uwagę i na co uczulasz naszych widzów, żeby także zwracali uwagę? No tak, Jackson Hole, spotkanie bankierów centralnych, to jest takie wydarzenie bardzo znane, przynajmniej nam jako analitykom, tak i jakimś tam uczestnikom rynku. I tam będzie pewnie dużo wypowiedzi związanych z przyszłą polityką monetarną, czy to Fedu, czy ECB, czy Banku Anglii, tych głównych banków, Banku Japonii być może również. Także tutaj to spotkanie na pewno będzie istotne. Poza tym mamy publikacje wstępne sierpniowych danych PMI, czyli aktywności sektora usług i sektora przemysłowego dla Europy i Stanów Zjednoczonych. I tu ponownie uczulam nawet nie na same odczyty sensu stricte, ale porównanie tych odczytów między sobą, czyli czy gorzej jest w Stanach, czy w Europie. I tak będzie rynek reagował. Jeśli w Stanach te dane będą mimo wszystko trochę lepsze, złe, ale lepsze niż w Europie, to dolar może dalej się umacniać. Czy też po prostu ta presja na umocnienie dolara może pozostać. Euro będzie tracić. Więc takie porównanie jest bardzo istotną wskazówką z mojej strony. Okej, super, to dziękuję Ci. Jako że już poruszyłeś amerykańskiego dolara, więc pytanie, czego się spodziewasz na eurodolarze w kolejnym tygodniu i czy ta presja na amerykańskiego dolara według Ciebie będzie trwała, czy parytet będzie złamany? No i oczywiście, co Ty sądzisz na temat perspektyw amerykańskiego dolara już nie tylko w tym przyszłym tygodniu, ale także w perspektywie końcówki sierpnia? Czy według Ciebie amerykański dolar ma naprawdę potencjał, żeby łamać wsparcia? Tak, no ja tutaj założyłem, że to wsparcie 1,01 nie pęknie i ono tam nie zostało tak mocno naruszone. Dotarło do tego poziomu i tutaj został mniej więcej ten kurs wybroniony euro-dolara. I myślę, że ten przedział wahań 1,01-1,02 pozostanie aktualny do końca sierpnia. Chyba że pojawią się jakieś dane wskazujące na znaczący wzrost inflacji w Stanach, które mogłoby być zapalnikiem do oczekiwań, że Fed podniesie stopy procentowe zaraz we wrześniu na pierwszym posiedzeniu po wakacjach, na przykład o 75 punktów bazowych albo 100 punktów bazowych. Wtedy dolar może dostać taki impuls do dalszego umocnienia i wtedy ten parytet może zostać przełamany. Jeśli tego nie będzie, no to zostaniemy w tym przedziale 1,01-1,02. Okej, super, dziękuję Ci. A jakie są według Ciebie perspektywy dla innych ważnych walut, czyli dla funta brytyjskiego, dla jena i dla franka? No jeśli chodzi o funta, no to tutaj perspektywy nie są najlepsze, chociaż ostatnio mieliśmy trochę odbicia, ale to wszystko były techniczne realizacje po prostu zysków z jakichś tam wcześniej zajętych pozycji. Wracając właśnie do tego odczytu inflacyjnego i ogólnie odczytów z gospodarki brytyjskiej, no i raportu Banku Anglii. Tam spodziewałem się bardzo głębokiej recesji, no i te dane też na to wskazują. Pamiętajmy o tym, że tam jest cały czas efekt negatywny bardzo Brexitu. Oni się mocno zamknęli po prostu gospodarczo na Unię Europejską i mają problem, żeby wrócić do takiego handlu, jaki był przed Brexitem. I to jeszcze ten problem będzie się za nimi ciągnął jakiś czas, więc no, funt jest po prostu pod presją, może tracić na wartości, szczególnie do dolara, który jest mocny w tej chwili. Pozostałe waluty aż tak mocno teraz w tym tygodniu tego nie analizowałem, ale myślę, że trendy zostaną zachowane i w frankach, i jena do dolara, więc tutaj niewiele się zmieni. Okej, super, dzięki. I przechodzimy oczywiście do rynku krajowej waluty. Chciałbym Ci na samym początku pogratulować, bo na samym początku letnich wakacji mówiłeś, że w połowie sierpnia zacznie się fala osłabienia złotego i ewidentnie się to krystalizuje. I jakie jest Twoje przewidywanie na końcówkę sierpnia? Czy złoty będzie dalej tracił, czy to jest tylko ewenement, czy będzie ścisłe powiązanie z eurodolarem, czy będzie coraz słabsze? Jaki jest Twój punkt widzenia dla złotego w końcówce sierpnia? No, dziękuję za gratulacje, natomiast no 16 lat doświadczenia robi swoje. No, prawda, taka ta bariera 15 sierpnia jest taką rzeczywiście ciekawą barierą. Historycznie to się mocno sprawdza. Ja nie ukrywam, nawet byłem trochę zaskoczony, że dokładnie po 15 to się stało, ale jeśli to się wydarzyło i jakby trwa, to myślę, że tutaj całą jesień będzie niestety dla importerów ten trend trwał i niewiele jest czynników, które mogłyby złotówkę w tej chwili przyhamować w osłabieniu. Po prostu rozpoczęliśmy kolejną falę osłabienia po dosyć głębokiej korekcie spadkowej trwającej właśnie do tak 12 sierpnia. I tutaj no, prawdopodobnie nie zmieni się ten trend aż do końca roku i możemy zobaczyć bardzo wysokie poziomy jesienią, o czym zresztą rozmawialiśmy wcześniej. Czyli rozumiem, że chcesz powiedzieć, że te ostatnie maksima, które były w czerwcu, będą atakowane, tak? Na euro złotym, na dole złotym, że nasi widzowie i my wszyscy i wy, którzy zarządzacie ryzykiem kursowym, mają się przygotować, że jest duże prawdopodobieństwo takiej sytuacji, tak? Tak. To jest duże prawdopodobieństwo szacowane w okolicy 70% według mnie, zresztą o tym też już mówiłem, ponieważ duże jest to prawdopodobieństwo przełamania tego poziomu parytetu na euro-dolarze, który już nawet według median prognoz z Bloomberga może sięgnąć 0,95, a mediany, pamiętajmy, że to jest no, mediana z prognoz wielu instytucji finansowych, także średnia, tak, mediana, te nazwy być może są Państwu znane. Więc jeśli mediana wskazuje już na przełamanie parytetu, no to znaczy się, że większość instytucji ma takie prognozy. Okej. Dziękuję Ci za to naświetlenie Twojej perspektywy. I teraz przechodzimy oczywiście do działu dotyczącego odpowiedzi na Państwa pytania. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby aktywnie uczestniczyć w naszym życiu, w naszej społeczności. Teraz będziemy odpowiadać na Państwa pytania z poprzedniego tygodnia i oczywiście zachęcam tych wszystkich, którzy chcą odpowiedzieć, mają jakieś nurtujące kwestie, chcieliby się czegoś dowiedzieć od Pana Tomasza. Tam na dole w dziale komentarzy proszę umieszczać swoje pytania i jak widzicie, jak zobaczycie, my odpowiadamy na te wszystkie, które są z poprzedniego tygodnia, więc zachęcam jeszcze do tego jeszcze raz, żeby oczywiście zadawać takie pytania. No i pierwsze pytanie od Pana Michała. Pan Michał pyta, jakie są prognozy na koniec roku dla pary czeska waluta, polski złoty? A to ciekawe pytanie. Tam czeska korona bardzo zyskuje do złotówki ostatnio i rzeczywiście ten trend jest dominujący. Zresztą jak na innych parach złotowych, ale czeska korona ma to do siebie, że tam te zmienności są liczone w groszach. Fizycznie w groszach, czyli no, tam są już czwarte miejsce po przecinku ma swoje znaczenie, jeśli chodzi o kurs. No ale kończąc jakby temat wypowiedź moją, no to myślę, że dotrzemy z powrotem w okolicy tych maksimów 0,1980, 0,20 grosza za czeską koronę. Myślę, że to będą takie maksima na koniec roku, być może lekko wyżej. No, czeska korona jest teraz najmocniejsza do złotówki od historycznie. Okej, dobra. I druga część pytania od Pana Michała. Czy współpraca z Wami wygląda w taki sposób, że mówicie mi dokładnie, kiedy kupić lub sprzedać walutę? Pytanie sensu stricto do Twojego działu. Tak. No, tutaj taka jakby odpowiedź byłaby dużym bardzo uproszczeniem. Oczywiście być może gdzieś tam operacyjnie tak to i wygląda, że czasami mówimy, kiedy kupić, kiedy sprzedać i jakie zrobić zabezpieczenia, więc w takim jednym zdaniu można byłoby to streścić, ale myślę, że clue naszej współpracy z klientami to jest jednak nie same sygnały kupna i sprzedaży, tylko przyjrzenie się jakby biznesowi i opracowanie takiej długoterminowej albo średnioterminowej strategii zabezpieczenia, czyli po pierwsze wyliczenie pozycji tak zwanej firmy, czyli importer netto, eksporter netto i potem propozycje jej zabezpieczenia, czyli wybór odpowiednich dokumentów, wybór odpowiednich instrumentów pochodnych. Też to zależy po prostu od podejścia do ryzyka właścicieli firmy, tak? Czy wolą forwardy, czy wolą opcje walutowe, czy jakieś złożenia opcyjne, więc tutaj strategia i opracowanie takiej strategii jest, myślę, clue tej współpracy naszej. To trwa mniej więcej od 3 tygodni do 1,5 miesiąca takie opracowanie. Mamy opracowane szczegółowe pytania związane z działalnością firmy i jej ekspozycją na ryzyko walutowe, żeby po prostu taką strategię dobrze dopracować. No i potem ta propozycja strategii jest już przedstawiana właścicielom i wdrażana jakby w życie. Jeśli właściciele, prezesi spółek stwierdzą, że taka strategia może być wdrożona. Następna istotna część naszej współpracy to są też szkolenia z zakresów różnych, od podstaw rynku walutowego poprzez właśnie wycenę instrumentów pochodnych, analizę techniczną, analizę fundamentalną, więc można też trochę od kuchni poznać ten nasz warsztat, jak my analizujemy, jak my prognozujemy po prostu kursy walutowe, jak również szkolenia związane z rachunkowością zabezpieczeń, wdrożeniem rachunkowości zabezpieczeń, już samym księgowaniem, tutaj też możemy jak najbardziej pomóc, księgowaniem instrumentów pochodnych, o to mi chodzi. Więc no, to jest dosyć szeroki zakres tej współpracy, a sygnały kupna i sprzedaży to oczywiście jedna z części, ale nie najbardziej istotna, więc tak to wygląda. Możemy również opracować politykę dla większych spółek giełdowych, czy też po prostu zaopiniować tą politykę czy strategię, która gdzieś tam w większych spółkach jest wdrożona. Czy ona jest ok, czy może ją coś można byłoby zmienić, poprawić jej efektywność zarządzania tym ryzykiem walutowym. Także zakres tych usług jest dosyć szeroki. Natomiast odpowiadając na pytanie tak bezpośrednio, również przekazujemy sygnały, czyli kiedy kupić, kiedy sprzedać walutę. Super, dziękuję Ci za tą odpowiedź i jeszcze raz podkreślam, że Pan Tomasz jest odpowiedzialny za dział zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie. Jeżeli Państwo chcecie uzyskać neutralizację ryzyka kursowego w swoim przedsiębiorstwie dzięki naszym usługom, to tam w opisie na dole jest numer telefonu, adres, e-mail. Wystarczy się z nami skontaktować i zrobimy wszystko, żebyście Państwo, którzy macie eksport albo import, żebyście mieli to ryzyko zneutralizowane. Ok, przechodzimy do następnego pytania. Pan Waldi Podolański pyta. Proszę o omówienie dolar indeks oraz które waluty są teraz narażone na ataki spekulacyjne. Dlaczego ostatnio nie słychać o takich atakach? Czy wyszły z mody, czy przestały się opłacać? Dobrze, to może zacznę od samego dolar indeks. No tutaj on również wyznacza jakieś tam dawno nieobserwowane poziomy. Mniej więcej w tej chwili jest na poziomie 108. Natomiast może dotrzeć do poziomu 110, jeśli mówimy o umocnieniu dolara w czwartym kwartale jeszcze. Więc tak mniej więcej kształtuje się dolar indeks i w takim jest trendzie wzrostowym, jak widać zresztą wszystkie pary powiązane z dolarem. Dolar do wszystkich głównych walut zyskuje na wartości obecnie, więc to właśnie to jest pochodna tego, że dolar indeks rośnie, bo dolar indeks to jest właśnie koszyk 10 podstawowych walut do wartości tych walut do dolara, więc jak najbardziej tu jest trend wzrostowy do dolar indeksu. Jeśli chodzi o ataki spekulacyjne, to rzeczywiście nie słyszy się o nich już tak często. Czy one nastąpią? Być może. Dlaczego nie następują? Trudno mi powiedzieć. Tutaj jest bardziej kwestia tego, czy któryś bank centralny, bo to chodzi o banki centralne, czy będzie w stanie na tyle mocno zainterweniować, żeby taki atak spekulacyjny odbić, tak? Czyli żeby on jednak nie nastąpił, czy nie został, nie skończył się sukcesem dla atakujących. Takim największym i najbardziej znanym atakiem spekulacyjnym był atak na funta brytyjskiego, tak, ponad dwie dekady temu, więc no, od tego czasu jakby nie słyszy się o takich akcjach, a funt brytyjski jest o tyle ciekawą walutą, że ma za sobą Bank Anglii, prawda, a mimo wszystko Bank Anglii nie zdołał odeprzeć tego ataku i to się skończyło jakby sukcesem dla tego, który tam gdzieś spekulował właśnie na osłabienie funta. Także taka odpowiedź na to pytanie. Okej, dzięki. Kolejne pytanie od pana Macieja Wawrzyniaka. Pytanie do pana Tomka. Jak pana zdaniem może zachować się amerykański dolar w przypadku otwartego konfliktu z Chinami? Czy zachowa się jak bezpieczna przystań, czy też wręcz przeciwnie? No niedawno takiej wojny nie było i mam nadzieję, że nie nastąpi. Natomiast pozostałe konflikty Amerykanów w ostatniej przeszłości, takiej najświeższej, no to one raczej nie szkodziły dolarowi. Chociażby interwencja w Iraku. Tutaj dolar jakoś tam mocno nie tracił na wartości i zachowywał się właśnie raczej jako safe haven, czyli właśnie bezpieczna przystań. Mimo wszystko, mimo że to konflikt tam dotyczył Stanów Zjednoczonych, natomiast one same jakby go prowokowały, wywoływały i jakby potem wygrywały, więc nie było zagrożenia jakby dla gospodarki jako takiej amerykańskiej. Natomiast jeśli chodzi o konflikt z Chinami, trudno powiedzieć, jak się tutaj zachowa amerykańska waluta. Natomiast waluta amerykańska jest specyficzna pod tym względem, że jest walutą kraju, który jest jednym z najbardziej zadłużonych krajów na świecie. A mimo wszystko cieszy się inwestycje w dolara, cieszą się nadal nieograniczonym zaufaniem. Pytanie, kiedy to się zmieni. Być może dożyjemy tych czasów, kiedy to się zmieni i dolar już nie będzie tak bardzo postrzegany jako takie najbardziej bezpieczne aktywo na trudne czasy. Na razie to trudno mi o tym powiedzieć, kiedy to nastąpi. Przy konflikcie z Chinami może coś takiego być, bo jednak Chińczycy są też największym wierzycielem. Znaczy, Ameryka jest największym wierzycielem Chin, o tak to ujmę. Tak. Najwięcej długu mają Chińczycy kupionego amerykańskiego, więc tutaj też ciekawa korelacja. Okej, super, dzięki. Kolejne pytanie. Użytkownik Kleju K pytał, czy w takim razie kupować dolara? Konkretne pytanie. Jak najbardziej. Okej, dzięki. Kolejne pytanie. Użytkownik Kuniowski Kunio. Jak pan widzi ryzyko załamania giełdy w USA? Kiedy ono może nastąpić i czy nastąpi? Pytanie, jak zdefiniować załamanie, bo tak naprawdę bezcen na giełdzie mamy i ona trwa, tak najlepsze, więc jeśli tak my definiujemy załamanie, to załamanie już jest i jeszcze trochę potrwa. Natomiast no, musiałby użytkownik definiować, co rozumie poprzez załamanie. Nie sądzę, żeby to były jakieś drastyczne spadki w tej chwili, po prostu będzie trwała bezca jeszcze, myślę, że do wiosny przyszłego roku. I wtedy należałoby znaleźć jakieś minimum, czy poszczególne akcje, wyceny poszczególnych akcji, żeby zacząć je kupować. Okej, super. Dzięki za odpowiedź na te pytania. Drodzy użytkownicy, widzicie, że odpowiadamy na Państwa pytania, więc jeżeli macie kolejne, zachęcam tam na dole w dziale komentarzy, proszę je zamieszczać, a w przyszłym tygodniu będziemy odpowiadać na wszystkie Państwa wątpliwości. Także dziękuję Ci, Tomku, za nasze spotkanie. Dziękuję również. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Przypominam także, że Pan Tomasz jest odpowiedzialny za dział zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie w naszej firmie. Jeżeli chcecie się pozbyć ryzyka, zneutralizować ryzyko kursowe, odpowiadacie za import bądź też eksport, proszę się z nami skontaktować. Tam na dole także w opisie jest numer telefonu, adres e-mail. Skontaktujcie się z nami, zrobimy wszystko, żebyście pozbyli się, zneutralizowali to ryzyko kursowe i żebyście spali bezpiecznie, ponieważ no jak Pan Tomasz mówi, przed nami bardzo duża zmienność w kolejnych miesiącach i kwartałach, więc warto się zabezpieczyć, tak żeby po prostu spać spokojnie. Dziękuję Ci, Tomku. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego, życzę udanego weekendu i widzimy się i słyszymy za tydzień. Pozdrawiam. Pozdrawiam.